To jest jeden, dwa i już jesteś. To no dobrze. Już on się nie rusza. Tak, złożony! No co, jak żeś się kłamał? Puść go! Kamień! Puść go! Kamień! Kamień! Kogo puść? Kamień! Popatrzcie się, jak dziecko sprytnie idzie, przykład bierzcie z miejsca! Wada nie do wody! To jest woda, nie do wody! Skoczy, zwinny! Różowe buty miały największy problem! Idziemy zielonym, szczyty to on tylko zobaczy, ale to jest i tak sukces wielki, że się wybrał i że coś będzie robił fajnego dzisiaj. Bo tak to tylko siedzi, jeździ, tyłek go boli. No to a jakie tu jest przyjemne? Ja uważam, że nie ma piękniejszego życia w górach. W górach jest wszystko, co kocham, co piękne. Co dodaje sił do życia, co człowieka uskrzydla. Popatrz, ile to jest energii. Proszę, a brat tu tylko to dodaje sił do życia. Niech żyje bro. Tak, niech żyje bro. No to jest profanacja gór, ale co zrobić, raz w życiu to przeżyję. Ale butelek w górach nie dostanę. No mam taką nadzieję, bo mnie chyba zamordowała. Och Jezus, jakie widoki cudowne. Przepięknie. Proszę, Martunia dzielnie śmiga. Ona z nami na gęsią dzisiaj pójdzie. Marta, ty idziesz na gęsią. Staszka położymy. Dam ci jednego kija. Wejdziesz. Marta, dzisiaj cię biorę. Jaka piękna ścieżka do pięknego lasu. I borówek pełno. I cudowne widoki. Boże, jak to pięknie. Teraz
jesteśmy? Jest szlak na gęsią, tam będziemy szli, jak te szczyty tam na samą górę. Idziemy. 40 minut. Ja nawet się nie rozgrzałem jeszcze. Idziemy na sam ten szczyt tamtej skalistej. Ty, a może autem podjedziemy? Ty, a polówka by nie wyjechała? No się nic założymy i zjemy. A widać jak dym ucieka. Voice.
Są na górze, jest! Jesteśmy na gęsiej szyi. Marcin tutaj w fajnym miejscu sobie siedzi. Proszę bardzo, co tu widać. No, winda będzie za 2 godziny. Tak, ruchomy, także nie martw się. Uruchomimy je. Woda strzeliła, miała popadać coś, ale jest super. Jest. Na jakim pięknym tle. Tak, bo tam jest jeszcze kawałeczek, wiesz, ale to już jest koniec, wiesz, to stąd się już będziemy pomalutku wracać. Nie martw się, naprawdę, ile potrzebujesz, to sobie poczywaj.